Witam serdecznie, moim gościem Dariusz Bomba, Gold Team, Meble.org. Dzień dobry, witam, hej. Dariusz, ponownie zawitałeś u nas na lidze po dłuższej przerwie. Ponownie widziałem fajnego biegającego chłopaka, naprawdę fajnie łączysz bieganie z piłką, zanim o wyniku, zanim o meczu, to muszę powiedzieć, że rzeczywiście chłopaki mają z pociechę z ciebie, bo ma kto gonić. No, dzisiaj było fajnie, bo było dużo miejsca w ekstraklasie, na które nie mam miejsca, bo dużo drużyn gra tak właśnie ciasno, a dzisiaj fajnie było, dużo miejsca, miałem miejsce i wykorzystałem sytuację i koledzy też wykorzystali, bo grali piłkę, no wszystko okej, fajnie. Gromicie dzisiaj, 12-0 Batimowców, ekstraklasa pokazała wyższość nad pierwszą ligą, ale trzeba powiedzieć, że pokazaliście dzisiaj wyższość w każdym elemencie nad Batimem. Tak, zgadza się, fajnie się dzisiaj grało. Układała nam się gra, wszystko wychodziło, strzały, podania, wystawianie się. No i też było dobrze, bo trzy osoby na zmianę, zmienialiśmy się za 3 minuty, wszystko wychodziło, fajnie, fajnie. Takie mecze jak dzisiaj są poniekąd też trudne, bo nie wiadomo, co się można spodziewać od rywala, a wiadomo, że ten teoretycznie słabszy chce pokonać z wszelkimi siłami tego mocniejszego. Traktowaliście ten mecz po prostu, że musicie wygrać, czy traktowaliście go dzisiaj jako poligon doświadczalny przed kolejnymi fazami Pucharu Ligi Futsalu i kolejnymi fazami LKG Ligi Futsalu? Bardziej na zgranie, bo wejście z pierwszego miejsca mieliśmy przed meczem, no i przyszliśmy, żeby sobie pokopać, pograć, no i tak wyszło. W zasadzie można powiedzieć, że grupę poukryliście jak chcieliście. No tak, tak. Komplet zwycięstw, 9 punktów, fajnie. Nie wiem, o czym cię dalej pytać, ja nie chcę już kończyć wywiadu, więc zahaczę troszkę jeszcze o LKG Ligę Futsalu. Tam niesamowicie ciekawa sytuacja. No jestem ciekawy, czy ten Gold Team po raz któryś raz z rzędu zdobędzie te podium u mnie? Gold Team to jest taka sytuacja, że początki mamy zawsze fajne, wychodzimy na pierwsze miejsce, a końcówki mamy fatalne. No, teraz już pierwsze, drugie miejsce nam już uciekło. Powalczymy o trzecie miejsce z Derecami i z Standecją. Macie przed sobą jeszcze 4 mecze, więc można powiedzieć, że gra się o 6 punktów. Tam ci tracą, wy zyskujecie, więc mistrzostwo jest realne. Zgadza się, ale pierwsza dwójka naprawdę świetnie gra. Ostatnio Kurgraf nam pokazał, jak się gra i Sylwia też pięknie gra w piłkę, także możemy tylko powalczyć o trzecie miejsce. Pierwsze już uciekło, to jest twoje zdanie, więc ostatnie krótkie, szybkie pytanie i masz szybko przemyśleć i szybko odpowiedzieć. To jak już tak typujesz, Sylwia, Tylicz, to kto wygra? Za długo myślisz. Kugraf gra bardzo dobrze w piłkę, bo grają zawsze ze sobą, doświadczenie, każdy wie jak gra, fajnie wychodzą. A Sylwia, wolałbym Sylwię, bo coś nowego, tak? No, ostatnio złe wyniki mieli i teraz poszli w górę i fajnie było, żeby coś nowego. A dlaczego mówisz Kugraf, jak to jest Tylicz Ty? Pewnie dlatego, że koszulek jeszcze nie zmienili. Tak, tak. Nie, no bo z przyzwyczajenia zawsze grali Kugraf, a teraz taka inna nazwa i no, dostosowałem się do poprzedniej marki. To teraz apelujemy już po raz któryś do Mariusza Oracza, Tomasza Szturga, którzy są kapitanami. Zmieniajcie stroje, bo nigdy się nie przyzwyczają do nazwy Tylickiej. Dziękuję za... Dziękuję bardzo, powodzenia, hej.